Od początku roku szkolnego uczniowie z Bieganowa, Zielińca i Gorazdowa mają fatalny dojazd do gimnazjum w Kołaczkowie. W środę sprawą zajęła się Komisja Oświaty Rady Gminy. Wójt Teresa Waszak uważa, że sprawa została pozytywnie załatwiona. W rozmowach doszliśmy do porozumienia i rodzice wyrazili zgodę, że w pierwszym semestrze dzieci z Bieganowa i z Zielińca odjeżdżają tym ostatnim kursem, ale od drugiego semestru będzie odwrotnie, będą odjeżdżały pierwszym kursem. Na to rodzice wyrazili zgodę i myślę, że na ten moment mogę powiedzieć, że temat został rozwiązany. Optymizmu wójta nie podziela radna Angelika Wojciechowska z Gorazdowa. To się zmienia na takiej zasadzie, że przychodzi kupka rodziców do pani wójt i ma swoje tam żale. I oni będą od przyszłego roku półrocza jeździć, powiedzmy, że Bieganowo będzie jeździło wcześniej. A co inni? Co mają na to powiedzieć inni? Czy są gorsi, że muszą siedzieć i czekać, bo nie przyszli do pani wójt? Bo nie każdy jest taki, że przyjdzie i powie to, co go boli. Są ludzie, którzy nie mają takiej odwagi, czują się niekomfortowo gdzieś w miejscach publicznych i nie mówią o tym. To jest moje zdanie, że a my jesteśmy po to, do nas przychodzą chętniej, po to jesteśmy, żeby bronić się tych ludzi i pomóc im ich problemy załatwiać na forach publicznych. Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów szkolnych mają nastąpić z początkiem drugiego półrocza.